Cześć, witam Cię bardzo gorąco. Zapraszam Cię na kolejne spotkanie z matematyką na poziomie rozszerzonym. Tym razem będą to ostrosłupy. Chyba najtrudniejsze jest zobaczyć przekroje, jakimi bryła została przecięta. To jest chyba najtrudniejsze, wyobrazić sobie ten przekrój. I niestety musimy to ćwiczyć poprzez rozwiązywanie różnorodnych zadań z przekrojami. Oprócz tego różne kąty nachylenia, ściany bocznej do podstawy, kąt dwuścienny. To są rzeczy, które dla młodzieży nie są taką trywialną sprawą. Jeżeli rozwiązujemy zadania ze stereometrii, musimy mieć dobrze opanowaną planimetrię, ponieważ związki miarowe w trójkącie czy w czworokącie bardzo nam się do stereometrii przydają. Ponadto, jeżeli rozwiązujesz zadania z ostrosłupów, to musisz pamiętać, że nie każdy ostrosłup jest prawidłowy. I wtedy przydają nam się do użycia dwa twierdzenia. I ja je chciałam przypomnieć. Pierwsze twierdzenie mówi nam o tym, że jeżeli krawędzie ostrosłupa boczne są nachylone do płaszczyzny podstawy pod takim samym kątem, są równej długości, wówczas spodek wysokości ostrosłupa znajduje się w środku okręgu opisanego na podstawie. Natomiast gdyby ściany boczne były nachylone do płaszczyzny podstawy pod takim samym kątem, to wtedy spodek wysokości znajduje się w środku okręgu wpisanego w podstawę. To są bardzo ważne twierdzenia i one służą do rozwiązywania takich zadań już bardziej skomplikowanych na wyższym poziomie. Zapraszam Cię do rozwiązywania zadań, które przygotowałam na to właśnie spotkanie. Zadanie numer 1. Podstawą ostrosłupa jest trójkąt prostokątny, którego kąt ostry ma miarę alfa. Wszystkie krawędzie boczne mają długość k i są nachylone do podstawy pod kątem o mierze beta. Oblicz objętość tego ostrosłupa. Ja ostrosłup narysowałam na razie bez zaznaczonej wysokości. Ostrosłup trójkątny podany jest w treści, nie ma informacji, żeby był prawidłowy, więc postarałam się dowolny narysować oczywiście. Widzimy, że nie jest prawidłowy. I teraz podstawę tutaj obok też przerysowałam, bo dobrze jest przerysowywać sobie. I co wiemy, że w podstawie jest trójkąt prostokątny, czyli standardowo oznaczmy sobie może krawędzie A i B. I mamy podane kąt ostry ma miarę alfa, czyli zaznaczmy sobie tutaj alfa. Ja te krawędzie, no w zasadzie mogłabym tutaj na tym rysunku podpisać, że to jest A i to jest B. Mogłabym kąt alfa też zaznaczyć tutaj, ale no nie będę, bo wystarczy na tym trójkącie. Wszystkie krawędzie boczne, teraz uwaga, mają długość K, czyli K to jest długość krawędzi bocznych. To jest długość krawędzi bocznych. To jest bardzo dla nas ważna informacja. I dalej. I są nachylone do podstawy pod kątem beta. Czyli, uwaga, tutaj będziemy chcieli wykorzystać twierdzenie, o którym wspomniałam na początku tego filmu. Otóż tak się składa, że jeżeli wszystkie krawędzie są nachylone do płaszczyzny podstawy pod kątem takim samym beta, na dodatek podali w treści, że mamy podaną długość tych krawędzi bocznych literką K, wówczas spodek wysokości tego ostrosłupa, czyli widzimy wysokość, wychodzi oczywiście tutaj z wierzchołka, spodek wysokości znajduje się w środku okręgu opisanego na podstawie. W środku okręgu opisanego na podstawie. Zatem popatrzmy. Wiemy, że w podstawie jest trójkąt prostokątny. Myślę, że każdy z nas wie, że jakbyśmy chcieli opisać okrąg na trójkącie prostokątnym, to środek tego okręgu, ja już tego okręgu nie rysowałam, ale myślę, że to wiemy, środek tego okręgu znajduje się na środku przeciwprostokątnej. Ja zaznaczę S. I tak samo jest tutaj. Tutaj też zaznaczymy sobie S. I poprowadzimy tą wysokość. Poprowadzimy sobie tą wysokość. Ja zaznaczę, niech będzie duża literka H. To jest wysokość tego ostrosłupa. Wysokość ostrosłupa, spodek wysokości znajduje się w środku okręgu opisanego na tej podstawie. To trzeba wiedzieć, prawda, z tego twierdzenia, bo inaczej byłoby ciężko zrobić to zadanie. Dobrze, w treści było podane, że wszystkie krawędzie są nachylone do płaszczyzny podstawy pod kątem beta. Czyli jak już mam krawędź, to kąt nachylenia do płaszczyzny podstawy, prawda, tu jest pod kątem beta. Czyli tą krawędź rzutujemy na podstawę i ten kąt zaznaczamy kąt beta. No i na tej podstawie mam wyliczyć objętość. Pamiętajmy o tym, że to zadanie jest z pewnymi jakby danymi. Otóż K, długość krawędzi bocznych.
To jest dana informacja zadana. Następna informacja dana jest kąt alfa i kąt beta. To są też dane kąty. Kąty, które występują, czy to na podstawie, czy to właśnie już bardziej w przestrzeni, prawda, kąt beta, kąt nachylenia krawędzi bocznej do płaszczyzny podstawy. I na podstawie takich informacji my mamy wyznaczyć objętość. Myślę, że no, zaczęlibyśmy oczywiście od tego, może zacznijmy od tego kąta alfa, będzie nam tu wygodniej. Po pierwsze, skoro mówimy sobie o promieniu okręgu opisanego na podstawie, bo tutaj mamy w domyśle tutaj ten okrąg opisany, to ja może bym zaznaczyła, że tu jest R i tu jest R, jako promień tego okręgu opisanego, każdy o tym wie. I teraz moglibyśmy zapisać zależność z wykorzystaniem alfa, prawda, żeby bok A wyrazić. Czyli wyraźmy sobie, że nasz na przykład sinus alfa to się równa, zgodnie z funkcją trygonometryczną, bo to jest trójkąt prostokątny, to się równa a nad 2r. Dzięki czemu, pomnożąc obustronnie przez 2r, uzyskujemy, że 2r sinus alfa to jest a. Podobnie postępując, wyliczymy sobie b, czyli teraz cosinus alfa to jest b nad 2r. Tak samo mnożymy razy 2r i mamy, że b to jest 2r cosinus alfa. Popatrz, oczywiście musimy dalej jeszcze wyznaczyć r, ze względu na to, że no, ja mam podany w zadaniu owszem alfa, czyli tutaj jest już ok, prawda? Tutaj mamy sytuację czystą, że mamy alfa, ale niestety jeszcze r nam przeszkadza. I teraz to r musimy policzyć oczywiście z innego trójkąta. Ja może tego trójkąta już nie będę przerysowywała, bo myślę, że to widać. Ten trójkąt tutaj ładnie na ściance jest widoczny. Tu wiemy, że jest r, tu wiemy, że jest r, czyli teraz wykorzystując informację, że tu jest kąt beta i tu jest krawędź boczna długości k, rozpiszemy funkcje trygonometryczne odpowiednie dla tego kąta beta. Czyli tak, na pewno wysokość nam będzie potrzebna do objętości, więc napiszemy, że sinus beta w tym wypadku to jest h do k. Mnożąc razy k otrzymujemy, że h to jest k razy sinus beta. I to już możemy potraktować jako idealne skończenie tej obliczenia tej wysokości, ponieważ k było dane, beta było dane. No to teraz konsekwentnie, teraz będziemy mieć cosinus beta, to u nas to będzie r do k i znowu mnożąc razy k mamy, że r to jest k cosinus beta. Też możemy to potraktować, prawda, jako skończone r. I teraz to r wykorzystamy podstawiając tu i oczywiście tu podstawiając. Czyli ja będę może dalej pisała. To się równa. 2 i zamiast r piszemy k cosinus beta sinus alfa. I tu mamy znowu 2 przepisujemy i zamiast r piszemy k cosinus beta cosinus alfa. I to możemy potraktować też jak już pięknie, jako pięknie wyznaczone długości tych przyprostokątnych w podstawie. No to co nam jest potrzebne do objętości? Oczywiście przypomnimy sobie wzór na objętość, 1/3 pola podstawy razy wysokość. Czyli pasowałoby nam pole podstawy, bo wysokość już mamy, czyli policzmy sobie pole podstawy. Oczywiście jest to trójkąt prostokątny, który tutaj przerysowałam, więc pole podstawy to będzie u nas 1/2 razy A razy B, razy A i razy B, czyli 1/2 razy. Za A podstawiamy 2K cosinus beta sinus alfa razy 2K, bo za B podstawiamy cosinus beta cosinus alfa. Tu nam się skróci 1/2 i 2K. I teraz zapiszemy sobie, może tak, najpierw sobie K pomnożymy. K razy K, to mamy K kwadrat razy. I teraz mamy tak, cosinus beta i cosinus beta pomnożone, to daje nam cosinus kwadrat beta. I teraz mamy, popatrz, co nam zostało, razy 2K nam została. Został nam sinus alfa i cosinus alfa. I specjalnie tak napisałam koło siebie, ponieważ może pamiętasz, z trygonometrii był na to wzór. Czyli ostatecznie napiszemy K kwadrat cosinus kwadrat beta sinus 2 alfa. Sinus podwojonego kąta w taki sposób się właśnie wyraża. I myślę, że to już jest to pole podstawy napisane w jak najpiękniejszej postaci. No to teraz przechodzimy do objętości, czyli to będzie 1/3 razy pole podstawy, czyli ja to przepiszę, k kwadrat cosinus kwadrat beta sinus 2 alfa razy wysokość, a wysokość tutaj była, czyli wysokość mamy k razy sinus beta.
No i teraz V to się równa. W sumie mamy wszystko pięknie, można by było tak zostawić, oczywiście k z k musimy pomnożyć, k kwadrat razy k. Natomiast tutaj widzimy, że mamy kosinus kwadrat beta, a tu mamy sinus beta. Można by było jeszcze raz zastosować sinus podwojonego kąta, tylko musimy to zrobić ostrożnie. Po pierwsze zróbmy tak, jedną trzecią przepiszmy, k kwadrat razy k to będzie k do trzeciej, przepiszmy sobie nasze sinus 2 alfa, bo z tym nic nie zrobimy. Natomiast tutaj bym chciała, żebyśmy zrobili tak, kosinus beta razy kosinus beta i razy sinus beta, prawda? Mamy. Bo ja rozpisałam po prostu kosinus kwadrat beta jako kosinus beta razy kosinus beta. Ale widzimy, że do tego wzoru jeszcze nam brakuje dwójki. No to zróbmy sobie tak, pomnożmy sobie razy 2 i razy 1/2. I teraz ja tutaj podkreślę ten wzór, który będę chciała zwinąć, czyli V to się równa. Tu mam 1/2, pomnożę przez 1/3, mam 1/6 k do trzeciej. I teraz najpierw napiszę to, co nie spełnia wzoru, czyli kosinus beta. Później napiszemy sinus 2 alfa i tutaj z tego będziemy mieć sinus 2 beta. Oczywiście nie ma narzuconego, jak ja mam to zostawić, prawda? Czy taka wersja jest lepsza, czy taka wersja jest lepsza, ale staramy się, jak zauważamy jakiś wzór z trygonometrii, no to staramy się oczywiście go zastosować. Jak widzisz, to jest zadanie tak jakby na literkach w cudzysłowie, dlatego że wynik z objętości jest wyrażony od trzech zmiennych uzależniony jest. Od zmiennej k, od zmiennej beta, od zmiennej alfa. Tyle, że ja to miałam podane w treści. Teraz gdybym chciała na przykład podać Tobie, a że k wynosi 8, że kąt alfa na przykład ma miarę 45 stopni, że kąt beta ma miarę na przykład tam 60 stopni, wówczas bym to tylko podstawiła do tego końcowego wyniku i wyszłaby mi od razu objętość. Czyli nie musiałabym tych obliczeń robić jeszcze raz, tylko na końcu wyszłaby mi objętość. Ale dlaczego takie zadania konstruujemy na maturze? Dlatego, że w tych zadaniach jest o tyle trudno, że można się pogubić i widzimy, kto dobrze analizuje, kto ma problemy z tym. Często właśnie młodzież na liczbach by sobie poradziła z zadaniem, ale jak już są literki, to już te literki się mieszają, a to też jednak jest pewna umiejętność matematyczna, analiza danych i korzystanie ze zmiennych, prawda? Co nam się później sprzyda na wyższym szczeblu naukowym. Zadanie numer 2. W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym dana jest długość wysokości 4 cm, zaś sąsiednie krawędzie boczne tworzą kąt 60 stopni. Oblicz pole powierzchni bocznej i objętość ostrosłupa. Wyznacz tyle kąta, jaki tworzą przeciwległe krawędzie boczne. Ja tutaj zaznaczyłam ten kąt pomiędzy sąsiednimi krawędziami bocznymi jako alfa, a ten kąt pomiędzy przeciwległymi krawędziami bocznymi jako beta. Więc żeby tutaj było sprostowanie co do tych oznaczeń. No i rysunek oczywiście mamy przygotowany. Pierwsza sprawa. Warto by było zaznaczyć ten kąt, o którym jest mowa w zadaniu. Zaczynamy od tego kąta alfa. To jest kąt pomiędzy sąsiednimi krawędziami bocznymi. Jeżeli jest to kąt pomiędzy sąsiednimi krawędziami bocznymi, to wyobraźmy sobie, że mam na myśli tą krawędź i tą krawędź, obojętnie jakie, bo wszystkie są takie same, prawda? I ten kąt pomiędzy nimi ma miarę 60 stopni. Popatrzmy dalej. Wiemy, że krawędzie w ostrosłupie prawidłowym mają taką samą długość. Ja na przykład oznaczyłam literką B. Widzimy, że jest to trójkąt równoramienny tutaj. Zatem skoro tu 60, to tutaj też będzie 60 stopni i tutaj też będzie 60 stopni, czyli nic innego jak ściana boczna jest trójkątem równobocznym. Czyli tutaj też na dole będzie B i oczywiście wszystkie krawędzie, też podstawy będą miały długość B. No tylko tą długość B trzeba będzie wyznaczyć za chwileczkę. Ale najpierw zapiszmy sobie to, że ściana boczna jest trójkątem równobocznym. To jest takie nasze stwierdzenie, prawda? Jest trójkątem równobocznym o boku B. B, o boku B. Ja to zapiszę, że to ja z tego tutaj wywnioskowałam, że jeżeli kąt alfa podany w treści miał 60 stopni, to ja z tego wnioskowałam, zaznaczając na rysunku. Można oczywiście tą ściankę boczną przerysować, ale myślę, że to nie jest takie istotne, bo to widać tutaj. Myślę, że jest dosyć dobrze pokazane na tym rysunku, że ściana boczna jest trójkątem równobocznym o boku B.
No to teraz ten trójkąt równoboczny trzeba będzie, on nam będzie potrzebny do tego, żeby wyliczyć oczywiście pole boczne, ale trzeba będzie coś w tym trójkącie równobocznym poprowadzić. Ja proponuję, żebyśmy poprowadzili wysokość, wysokość w ścianie bocznej, po to, żeby powstał nam trójkącik, z którego właśnie policzymy sobie, z tego trójkącika właśnie sobie policzymy B. Ten trójkącik zaznaczamy i z tego trójkąta policzymy sobie długość B. Oczywiście można też inny trójkąt, ale ja taki zaproponowałam, więc myślę, że tym trójkątem się zajmiemy. Oczywiście tutaj będziemy liczyć stwierdzenia Pitagorasa, tylko najpierw ustalmy. Tutaj mamy podane 4, tutaj ten odcinek na dole to jest 1/2 B. Niektórzy w ogóle lubią sobie ten trójkącik przerysować. Możesz, jeżeli jest to niewidoczne dla Ciebie, potrzebujesz takiego większego wsparcia, to sobie po prostu przerysuj. Natomiast ja myślę, że tutaj jest dosyć widoczne. Natomiast chyba najgorzej będzie z tym tutaj odcinkiem, bo przecież jest to wysokość w ścianie bocznej. A my wiemy, że wysokość w ścianie bocznej, czyli w trójkącie równobocznym, tak, ma swój wzór, nie? Na policzenie długości liczymy odpowiedni wzór. A pierwiastek z 3/2, u nas to będzie B pierwiastek z 3/2. No skoro tak, układamy twierdzenie Pitagorasa, czyli 4 do kwadratu, dodać 1/2 B i to do kwadratu równa się ta nasza wysokość, czyli B pierwiastek z 3/2 do kwadratu. No i liczymy. 16 będzie dodać 1/4 B kwadrat, to się równa, tu jak podnosimy, to trzeba uważać, bo jest pierwiastek, czyli będzie 3B kwadrat nad 4. Przerzucimy sobie, czyli będziemy mieć 16, to się równa. Jak ja to przeniosę, to będę miała 3/4 minus 1/4, czyli po prostu 2/4 b kwadrat. No i teraz oczywiście po skróceniu to jest 1/2. Jak pomnożę razy 2, to mam, że b kwadrat to 32. Jak ja to spierwiastkuję, wychodzi mi, że b to jest pierwiastek z 32, czyli 32 rozbijam jako 16 razy 2, czyli 4 pierwiastki z 2. Oczywiście wyrażone w centymetrach, ale to na końcu będziemy jednostki pisać przy ostatecznej odpowiedzi. Wyszło nam b. Czyli teraz myślę, że możemy już przejść do pola bocznego. Otóż pole boczne, zastanówmy się, boczne, czyli wszystkie ściany boczne bierzemy pod uwagę. Ile tych ścian bocznych jest? No widać na rysunku nawet tutaj, że są 4, czyli będzie 4 razy. I teraz uwaga, ustaliliśmy na początku już zadania, że ściana boczna jest trójkątem równobocznym. Pamiętamy wzór na pole trójkąta równobocznego, to jest B kwadrat, w tym wypadku będzie, ja zapiszę pierwiastek z 3/4. Czwóreczki mi się skrócą i pod B podstawiamy sobie, w zasadzie pod B kwadrat możemy od razu postawić 32 pierwiastki z 3. I że to już jest jedna z części odpowiedzi, to ja już zapiszę centymetry kwadratowe. Podkreślamy, to jest nasza jedna z części właśnie odpowiedzi. Dobrze, przechodzimy do objętości. Więc w objętości mamy tak, 1/3 pola podstawy razy wysokość. No to spróbujmy od razu tą objętość liczyć. Czyli 1/3 razy. W podstawie wiemy, że skoro to jest osób prawidłowy, jest kwadrat, a wzór na pole kwadratu w tym wypadku to będzie b kwadrat razy nasza wysokość, tylko ta wysokość główna, czyli wynosząca u nas 4. To się równa 1/3 razy, b kwadrat już było policzone wcześniej 32 i razy 4. To się równa, to sobie pomnożymy, to będzie mieć 128/3. Wcale nie musimy całości wyciągać, no niestety nam się to pięknie nie podzieli i zostawiamy taki wynik, to będzie oczywiście jednostka centymetry sześcienne, podkreślamy. Taka nam wyszła objętość. I jeszcze nam została jedna rzecz do zbadania. Otóż, ile wynosi kąt beta? I ten kąt beta jest to kąt zawarty między przeciwległymi krawędziami bocznymi. W związku z czym pasowałoby mi teraz te przeciwległe krawędzie zaznaczyć na tym rysunku, ale boję się, że jak zaznaczymy, to nam się całkiem zagmatwa, więc ja sobie ten trójkącik, tylko musimy wiedzieć jaki, może tak, tą krawędź zaznaczę falowana i do niej przeciwległa krawędź boczna jest ta, prawda? I te krawędzie
połączymy razem tutaj z tą przekątną w podstawie, a ja ten trójkącik po prostu przerysuję. Bo akurat tutaj no, na tym rysunku troszeczkę już mamy za dużo, więc przerysujmy. Na pewno widzimy, że to będzie trójkąt równoramienny, bezdyskusyjnie. A jaki on będzie? Czy on będzie prostokątny, czy on będzie ostrokątny, czy on będzie rozwartokątny, no to się po prostu okaże. Po pierwsze, tu mamy B, tu mamy B. To widać na tym rysunku, prawda? I B możemy napisać, że to są cztery pierwiastki z dwóch. Z tej strony też cztery pierwiastki z dwóch. Teraz na dole. Na dole jest przekątna w podstawie. Ja napiszę D. Pamiętamy wzór na przekątną w podstawie. Przypomnimy sobie go, że D to jest A pierwiastek z dwóch, u nas B pierwiastek z dwóch. To jest przekątna kwadratu w podstawie. No to w takim wypadku będziemy mieć... Jeżeli za B podstawimy 4 pierwiastki z 2 razy pierwiastek z 2, to mamy 4 razy 2, czyli 8. Czyli ja po prostu tutaj przepiszę 8. I naszym zadaniem jest wyznaczyć miarę kąta tego pomiędzy właśnie przeciwległymi krawędziami bocznymi. U mnie to będzie ten kąt, ja go nazwałam beta. I to jest też nasze zadanie, jakby kolejny etap tego zadania. Czyli jak najprościej, no widzimy twierdzenie kosinusów jest idealne. Bo jeżeli mamy wszystkie boki i potrzebujemy kąta, jednego, dwóch, trzech, w zależności ile chcemy, prawda, ja proszę o ten jeden kąt, to idealnie użyć twierdzenia kosinusów. I proponuję zacząć od tego boku, który leży naprzeciwko tego kąta. Czyli 8 do kwadratu to się równa. Bierzemy następny bok. 4 pierwiastki z 2 do kwadratu. Dodać. Kolejny bok. 4 pierwiastki z 2 do kwadratu. Minus. 2 razy. Iloczyn tych dwóch boków, czyli 4 pierwiastki z 2 razy 4 pierwiastki z 2 razy kosinus tego naszego beta. No i zobaczymy, co nam wyjdzie. Tu mamy 64, to się równa. Tu będziemy, jak podniesiemy do kwadratu, to będziemy 16 razy 2, czyli 32. Dodać 32. Odjąć. Tutaj mamy, z tego nam wyjdzie też 32 razy 2, czyli 64 kosinus beta. Przerzucam ten składnik z kosinusem beta na tą stronę, natomiast wszystkie liczby na jedną. I co zauważymy? Wychodzi nam 64 minus 64, czyli 0. No jak podzielę przez 64, jest to oczywiście rzecz trywialna, ale zapiszmy. Wychodzi nam, że kosinus beta wynosi 0. I teraz umówmy się, jaki to musi być kąt, oczywiście w trójkącie, czyli w trójkącie no, są kąty o miarach od 0 do 180 stopni, prawda? Żeby jego kosinus wynosił 0. Oczywiście musi to być kąt prosty. Czyli nasza jeszcze kolejna jakby część naszej odpowiedzi to było wyznaczyć kąt beta i kolejna część odpowiedzi to jest ta informacja, że beta wynosi 90 stopni. Zadanie numer 3. Ostrosłup prawidłowy czworokątny przeciętą płaszczyzną przechodzącą przez wierzchołek ostrosłupa i środki dwóch sąsiednich krawędzi podstawy. Oblicz pole otrzymanego przekroju. Jeśli krawędź podstawy ma długość 20 cm, a ściana boczna ostrosłupa jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem alfa równa się pi trzecich. Oczywiście wypisałam dane. Zapisałam tutaj, że pole figury szukamy. Nie napisałam pole przekroju, żeby nie było pp, żeby nam się nie kojarzyło z polem podstawy. Ale oczywiście można napisać pole przekroju i wtedy się nie będzie z niczym kojarzyło. Ja zapisałam pole figury. I teraz najważniejsze w tym zadaniu jest to, żeby ten przekrój poprowadzić porządny. Ja przeczytałam, że ten ostrosłup został przecięty płaszczyzną, która przechodzi przez wierzchołek ostrosłupa, czyli ten wierzchołek tutaj jest zaznaczony czerwonym punkcikiem i środki dwóch sąsiednich krawędzi podstawy. Wybierzmy sobie krawędzie podstawy. To sobie zawsze musisz tak wybrać, żebyś ty jak najlepiej widział. Ja osobiście wybieram tą krawędź z przodu i tą z boku i zaznaczam ich środki. Zaznaczam sobie kropeczkami. I próbujmy sobie wyobrazić, jak będziemy ciąć ten ostrosłup, tak jakbym wzięła piłą motorową i ten ostrosłup przecięła, prawda? No to widzimy, że jak ja będę cięła, to tu mi pójdzie jakby po ściance bocznej pójdzie mi po wysokości, po tej z przodu ściance bocznej też pójdzie po wysokości. No tak się składa, że jest to ostrosłup prawidłowy, więc jest bardzo ładnie, prawda? I tutaj dolną podstawę przetnie nam właśnie takim odcineczkiem. I my mamy policzyć pole tego przekroju. Oczywiście ten przekrój moglibyśmy sobie no, przerysować, prawda? No bo lepiej byłoby może widać, gdybyśmy ten przekrój sobie przerysowali, więc ja ten przekrój postaram się przerysować.
bo na nim będziemy operować. W zasadzie to przecież ten przekrój jest, pole tego przekroju jest najważniejszym tutaj częścią naszego zadania, prawda? I na pewno jest to trójkąt, jak widzimy, równoramienny, ze względu na to, że powiedziałam, są to wysokości w ściankach bocznych, małą literką H zaznaczę, tu będzie małe H, tu będzie małe H, natomiast ten odcinek tutaj na dole, no to będziemy chcieli sobie policzyć. Akurat jak przypatrzysz się, skoro to są środki, to ten odcinek jest równoległy do przekątnej podstawy. Przekątna podstawy ma długość D, czyli ten odcinek tutaj będzie miał długość 1/2 D. 1/2, dlatego że tutaj właśnie możemy skorzystać z podobieństwa tych trójkątów, prawda? Tego trójkącika i tego trójkącika. A jak nie, no to można to też policzyć z twierdzenia Pitagorasa, bo wiemy, że w podstawie jest kwadrat, więc możemy do tego trójkąta zastosować twierdzenie Pitagorasa. Ale ja zrobię szybciej i zapiszę tutaj 1/2 D i policzymy sobie to. 1/2 D to się równa 1/2 i teraz wzór na przekątną w podstawie to był A pierwiastek z 2, a ja przecież A miałam dane, czyli ja podstawię 1/2 razy 20 pierwiastków z 2, czyli to jest 10 pierwiastków z 2. No, cieszę się, dlatego że już mamy coś podane, prawda, o tym trójkącie, a przecież pole potrzebujemy tego trójkącika, tego przekroju, prawda? No, dobrze, to w takim wypadku jeszcze jest jedna informacja, którą nie wykorzystaliśmy w zadaniu. Otóż to podane było w treści, że ściana boczna jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem pi trzecich. Pamiętamy, że pi trzecich to jest 60 stopni. Miara łukowa, miara stopniowa to tak może być wymiennie podane, albo miara łukowa, albo miara stopniowa, musimy naturalnie przechodzić z jednej do drugiej. I teraz kąt nachylenia ściany bocznej. Żeby zaznaczyć kąt nachylenia ściany bocznej, to ja w ścianie bocznej muszę poprowadzić wysokość. Otóż tak się składa, że tu już mam poprowadzoną wysokość ściany bocznej, ale nie chcę wchodzić może na tą płaszczyznę, żeby nam ten rysunek tak się nie zagmatwał, to ja poprowadzę ścianę, w ściance bocznej wysokość z tej strony i tu poprowadzę. Oczywiście może tobie to wydawać się nieczytelne, ale wolałabym, żeby to było właśnie z drugiej strony poprowadzona. To jest ta sama wysokość, literka H. I teraz mamy zaznaczyć, że kąt nachylenia właśnie tej ściany bocznej do płaszczyzny podstawy ma miarę 60 stopni. Czyli tutaj zaznaczymy sobie, tu jest wysokość główna ostrosłupa i ten kąt ma miarę 60 stopni. Kąt nachylenia ściany bocznej, tak, do płaszczyzny podstawy, kąt dwuścienny tutaj. Mam na myśli kąt pomiędzy w zasadzie wysokością ściany bocznej a podstawą, bo tak do tego to się sprowadza. Czyli popatrzmy, tu mamy 60 stopni, tutaj mamy 1/2 A, czyli w naszej sytuacji będzie to 10 i popatrz, z czego możemy skorzystać. Możemy z trójkąta 30, 60, 90, a możemy chociażby z trygonometrii wyznaczyć sobie nasze małe H. No to może użyjmy sobie trygonometrii, czyli kosinus 60 stopni, w tym wypadku dla tego trójkąta czarnego, co ja zakreślę tutaj, żeby go już nie przerysowywać, prawda? To kosinus 60 stopni to będzie 10 do H. 10 do H. Kosinus 60 stopni to jest 1/2. Mamy 10 do H, czyli jak pomnożymy sobie na krzyż, to mamy, że H to się równa 20. No to skoro 20, to ja tutaj sobie zapiszę 20, z tej strony 20 i zostało nam tylko i wyłącznie teraz wyliczyć pole takiej figury, takiego trójkąta. Myślę, że dobrze będzie poprowadzić tutaj wysokość. Wiemy, że wysokość pada na połowę, bo jest trójkąt równoramienny, no ale nie mogę oznaczyć literką H, małe czy H duże, bo sobie już tu wykorzystałam, no to niech będzie jakieś X, to nam w niczym nie przeszkadza. I policzmy stwierdzenia Pitagorasa tutaj dla tego trójkąta X, czyli X do kwadratu dodać. Całe jest 10 pierwiastków z 2, więc bierzemy połowę, czyli 5 pierwiastków z 2 i to do kwadratu, równa się 20 do kwadratu. Czyli x kwadrat dodać. 25 razy 2, jak podniesiemy do kwadratu, czyli będziemy mieć 50, to się równa 400. Czyli x do kwadratu, jak przeniesiemy, to będzie 350. Czyli jak spierwiastkujemy, to mamy, że x to jest pierwiastek z 350.
350. Oczywiście liczba 350, no możemy ją rozłożyć sobie na czynniki, prawda, żeby wyliczyć ładnie pierwiastek, no to podzielmy sobie. Myślę, że przez 5 to widać, że się będzie ładnie dzieliło. Będziemy mieć 70, no to przez 2 sobie podzielmy, to 35, no to przez 5 podzielmy, to będzie 7, no to już przez 7 i to będzie 1, prawda? I teraz widzimy, że mamy te dwie piąteczki i z tych dwóch piątek piątka ląduje przed pierwiastkiem, no a tutaj niestety pary nie było, więc zostanie pod pierwiastkiem, czyli będziemy mieć wynik 5 pierwiastków i to mnożymy z 14. Wiadomo, że możesz to zrobić na kalkulatorze, też bez rozkładania, nie ma problemu, ale od czasu do czasu też chcę pokazać, przypomnieć te różne metody, żeby czasem, bo może do kogoś akurat to bardziej dotrze. Czyli mamy x policzone, no i teraz liczymy już pole figury standardowym wzorem na pole trójkąta 1/2 razy h, ale nie będziemy go pisać 1/2 razy, bo nam będzie kolizja oznaczeń tutaj występowała, dlatego ja od razu stosuję 1/2 razy. Długość podstawy to jest 10 pierwiastków z 2 razy, długość wysokości to jest u nas x, czyli 5 pierwiastków z 14 w tej sytuacji. Dwójeczka nam się skróci tutaj z dziesiątką, czyli mamy 5 razy 5, 25 pierwiastków i 2 razy 14 to jest 28. Oczywiście nie zostawiamy, dlatego też, że liczba 28 rozbija się jako 4 razy 7, czyli będą 2 pierwiastki z 7 i razy 25 to będzie 50 pierwiastków z 7. Skoro w zadaniu na początku były oczywiście jednostki, to wynik końcowy pamiętaj, żeby zostawić w jednostkach, żeby podać z jednostkami. W tym wypadku jest to pole, czyli na pewno będą tutaj centymetry kwadratowe, czyli pole tego przekroju naszego, tej figury, która jest trójkątem, w tym wypadku równoramiennym, wynosi 50 pierwiastków z 7 cm kwadratowych. Zadanie numer 4. Wysokość ostrosłupa podzielono na 3 równe części płaszczyznami równoległymi do podstawy. Oblicz stosunek objętości brył, na jakie te płaszczyzny podzieliły ostrosłup. Zadanie o tyle trudne, po pierwsze, że ja nie mam pojęcia, jaki to jest ostrosłup. To ma być dowolny ostrosłup. No ale żeby nam to było dobrze zobaczyć, no to jakiś jednak ten ostrosłup trzeba narysować, prawda? Więc ja wybrałam taki sześciokątny, ale w ogóle nie przejmujmy się, że ten ostrosłup tutaj na rysunku wygląda na prawidłowy. To w ogóle nie ma znaczenia. W ogóle nie ma znaczenia. W zasadzie w tym zadaniu mało co jest dane, nie? Takie zadania też bywają trudne, że jest mało danych, a proszą, żebym policzyła stosunek objętości brył, na jakie ten ostrosłup został podzielony. Jest tylko taka informacja w zadaniu, że wysokość została podzielona na 3 równe części. Więc, jeżeli ja wykonałam taki rysunek, oczywiście to nie musi być sześciokąt, może być pięciokąt w podstawie, siedmiokąt i tak dalej, ale przykładowo, no jakiś trzeba narysować, żeby się na czymś wzorować, prawda? I mamy wysokość, więc my tą wysokość sobie tutaj, no narysujmy porządnie, prawda? Tą wysokość. I teraz ta wysokość została podzielona, ona ma jakąś tam długość h, nieważne jaką, została podzielona na 3 równe części. Czyli jak ja ją podzielę, tak no postarajmy się, żeby było to w miarę widać, to jak na równe części, to znaczy się, że ta pierwsza część, to nazwijmy sobie x, ta druga część też x i ta trzecia część to też jest x. I teraz wyobraźmy sobie, że my ten ostrosłup tniemy takimi płaszczyznami równoległymi do podstawy. Popatrzmy. Mamy tu jakąś podstawę, nieważne jaką. Ja tnę tu, wychodzą mi, oczywiście nie będę tego rysowała, dlatego że to jest oczywiście tylko przykładowy ostrosłup, prawda? Bo ja taki tylko wybrałam sobie model tego ostrosłupa. Jak ja, musisz sobie to wyobrazić, ja ten ostrosłup będę cięła płaszczyznami w tych punktach przechodzące przez te punkty, co zaznaczyłam, prawda? Wysokość została tak równo pocięta na 3 kawałki. I na pewno zauważysz, że w wyniku tego cięcia, to ja dostanę takie 3 odrębne kawałki. I jak ja dostanę te 3 odrębne kawałki, ja może tylko zaznaczę na tym rysunku, jak ja będę cięła, to ja może tylko i wyłącznie zaznaczę ten trójkąt, żeby Ci lepiej pokazać, że tu jest taki trójkąt prostokątny, żeby to było dla Ciebie łatwiejsze do zrozumienia, jakby będziemy analizować ten trójkącik. Jak ja będę cięła, to ja otrzymam w tej, przy tym cięciu pierwszym od dołu, otrzymam tutaj
taki trójkąt prostokątny, prawda? A jak ja będę tu cięła, to ja otrzymam taki trójkąt prostokątny. I co my wiemy, widać z rysunku, prawda? Że te wszystkie trójkąty, one są do siebie podobne. To są trójkąty podobne i jednym słowem, te płaszczyzny, które my tniemy, one będą równoległe, ale jak my tniemy ten ostrosób, to będą to płaszczyzny podobne do siebie. No u mnie to jest akurat sześciokąt, prawda? Ale no, może być trójkąt, może być czworokąt, może być siedmiokąt, będą to wszystko płaszczyzny podobne. W związku z czym otrzymamy w wyniku cięcia, takie trzy kawałki, prawda? I ja mam policzyć stosunek właśnie objętości tych kawałków. Tylko stosunek objętości tych kawałków, ale uwaga, gdybym ja popatrzyła sobie na cały ten ostrosób, prawda, tutaj, no to widzimy, że jego wysokość jest równa 3x. Natomiast gdybym ja popatrzyła na ten ostrosób, który tak od góry odcięłam, to jego wysokość jest równa x. Natomiast gdybym popatrzyła sobie na ten ostrosób, gdybym miała tak, prawda, gdybym tylko tak odcięła, to jego wysokość jest 2x. Są to wszystko trzy ostrosłupy podobne. I to sobie musimy napisać. Ja może zaznaczę tak. Ostrosłup pierwszy jest podobny do ostrosłupa drugiego, jest podobny do ostrosłupa trzeciego. Ja mam na myśli tak. Ostrosłup pierwszy to jest ten najmniejszy. Dobra, tak zapiszemy sobie o 1. Ostrosłup drugi to będzie ten ostrosłup tutaj, ten środkowy. I ostrosłup trzeci to będzie oczywiście ten cały wielki ostrosłup. Ja będę tak oznaczała. Ostrosłup pierwszy, ten najmniejszy. Ostrosłup drugi to jest oczywiście cały ten, gdybym tu nie przecięła, tylko tutaj. I ostrosłup trzeci to jest cały ten wielki ostrosłup. I teraz, powiedzieliśmy sobie, że te ostrosłupy są do siebie podobne. To wynika z tego faktu, że te płaszczyzny podstaw są równoległe do siebie, są podobne. Wysokość została idealnie przecięta tak, żeby były trzy kawałki równe. W związku z czym mogę napisać, że w jakiej skali, w skali zapiszemy te ostrosłupy, w jakiej skali są do siebie podobne. Ja mam na myśli podobieństwo ostrosłupów, ale mam na myśli podobieństwo na razie odcinków tych ostrosłupach, na przykład krawędzi bocznych. W jakiej skali? No mamy x do 2x do 3x, prawda? Czyli będę miała 1 do 2 do 3. Ja mam na myśli ten ostrosłup i ten cały ostrosłup. No dobrze, ale wiemy o tym, że skoro pamiętasz podobieństwo, podobieństwo na długościach to jest ustalone, że mamy skalę K. Jeżeli jest podobieństwo na obwodach, prawda, bierzemy pod uwagę obwody, to też jest skala K. Jeżeli bierzemy pod uwagę pola, to jest skala K kwadrat, a jeżeli bierzemy pod uwagę objętości, to jest skala K do trzeciej. Zatem mnie interesują objętości, no nie? Czyli ja zapiszę tak, że objętość pierwszego ostrosłupa do objętości drugiego ostrosłupa to się równa i teraz bierzemy pod uwagę tylko 1 do 2, czyli będzie 1/2, ale do potęgi trzeciej, bo jesteśmy właśnie w ostrosłupach podobnych, czyli to jest 1/8. Dobrze, co ja z tego mogę wyznaczyć? Mnożąc na krzyż, bo tutaj takie równanko się utworzyło, mogę zapisać, że objętość ostrosłupa drugiego to jest 8 objętości ostrosłupa pierwszego. Dobrze, teraz patrząc konsekwentnie dalej. Objętość ostrosłupa pierwszego do objętości ostrosłupa trzeciego, czyli tego największego, to się równa, czyli mamy 1 do 3 i to oczywiście do potęgi trzeciej, czyli to jest 1/27. Zauważ, że ja cały czas wykorzystuję tą objętość tego ostrosłupa malutkiego, no bo to jest najmniejszy kawałeczek, prawda, ten od góry ścięty. Najmniejszy ostrosłup mam na myśli. No i dzięki temu, znowu mnożąc na krzyż, mam także objętość ostrosłupa trzeciego, to się równa 27 objętości ostrosłupa pierwszego. I teraz co mi to dalej dało? Popatrz, ja nie mam policzyć stosunku objętości tych ostrosłupów, tylko bryły, jakie się utworzyły. Zatem zobaczmy, jak to będzie wyglądało tutaj, jeżeli chodzi o te bryły, prawda? Czyli tak, objętość bryły pierwszej, czyli tej od góry, to jest nic innego jak objętość ostrosłupa pierwszego. Zgadza się, nie? Bo to jest po prostu ten ostrosłupik. Dalej, objętość bryły drugiej to jest nic innego, jakbym ja od tego ostrosłupa drugiego odjęła ostrosłup pierwszy. Czyli tak, musimy napisać. Objętość ostrosłupa drugiego, odjąć objętość ostrosłupa pierwszego. To się równa. Objętość ostrosłupa drugiego to jest 8 objętości ostrosłupa pierwszego, odjąć objętość ostrosłupa pierwszego. To się równa oczywiście 7 objętości ostrosłupa pierwszego.
Czyli ja tutaj zapiszę, tu mamy pierwszą rzecz, tu mamy drugą rzecz policzoną i jeszcze potrzebujemy objętość bryły trzeciej. Bryła trzecia, to jest tak jakbym ja z tego ostrosłupa to wycięła, ten tutaj dół, prawda? Czyli mamy z kolei tak, od objętości ostrosłupa tego wielkiego, czyli ja nazwałam go trzeciego, do objętości ostrosłupa trzeciego, odejmuję objętość tego ostrosłupa drugiego, czyli tego średniego, dzięki czemu mamy tak, tu mamy 27 objętości ostrosłupa pierwszego, odjąć, tu mamy 8 objętości ostrosłupa pierwszego i jak to odejmiemy, no to widzimy, że wychodzi nam 19 objętości ostrosłupa pierwszego. I teraz ja prosiłam o to, nie żeby policzyć, ile te objętości wynoszą. No ja nie policzę tego, bo ja mam za mało danych w zadaniu, prawda? Ja prosiłam, żeby policzyć stosunek objętości bryły pierwszej do objętości bryły drugiej, do objętości bryły trzeciej, a to się u nas równa co? VO1 do, możemy napisać VO ostrosłupa pierwszego do 7V ostrosłupa pierwszego do 19V ostrosłupa pierwszego, prawda? Ale to, skoro tak zapisaliśmy, to widzimy, że idąc dalej, te objętości ostrosłupa pierwszego są takie same. Czyli ja nie mogę pominąć i napisać 1 do 7 do 19. I o to prosiłam, żeby policzyć ten stosunek tych objętości, tych brył, na które został tak jakby pocięty ten ostrosłup wyjściowy. Nieważne, jaki on by był i tak samo byśmy do tego podeszli. Zadanie numer 5. W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym krawędź podstawy ma długość A, zaś kąt płaski przy wierzchołku miarę alfa. Oblicz pole przekroju tego ostrosłupa płaszczyzną zawierającą krawędź podstawy tego ostrosłupa i prostopadłą do jego krawędzi bocznej. Tutaj znowu najważniejsze w zadaniu jest, żeby tą płaszczyznę dobrze poprowadzić. To jest istota tego zadania, prawda? Zrobić rysunek tego ostrosłupa oczywiście na płaszczyźnie dwuwymiarowej. Ostrosłup prawidłowy, trójkątny i tak. Dane w treści jest, że A to jest krawędź podstawy, że kąt alfa to jest kąt płaski przy wierzchołku tego ostrosłupa, czyli ja ten kąt tutaj zaznaczyłam na tej ściance z przodu, ale to może być na jakiejkolwiek innej ściance. I mamy wyznaczyć pole tego przekroju. Ja nazwałam to pole figury, prawda? No zaraz zobaczymy, czym będzie ten przekrój. Tylko teraz bardzo ważne, żeby dobrze przekroić ten ostrosłup płaszczyzną zawierającą krawędź podstawy i teraz dobrze jest, żeby wybrać odpowiednią krawędź podstawy. No, ja osobiście chyba wolałabym, żebyśmy wybrali tą krawędź podstawy, tą tutaj, więc ja tu zamaluję, tą krawędź będę brała pod uwagę podstawy i teraz uwaga, tego ostrosłupa, krawędź podstawy i prostopadłą, czyli ta płaszczyzna ma być prostopadła do jego krawędzi bocznej. I teraz musimy zaznaczyć tą płaszczyznę tak, żeby ona była prostopadła do krawędzi bocznej. Krawędź boczną, no nie wiemy, jaka literka nie było podane, niech będzie tutaj B. Ja wybieram sobie tą krawędź boczną, no bo ja mam ten mój ostrosłup tak ściąć, prawda? Ja mam go tak ściąć, mam mieć krawędź, ten ostrosłup, ta płaszczyzna, tam jest zaznaczone, że ma być prostopadła do krawędzi bocznej, czyli mam analizować krawędź boczną, no to ja z tej strony sobie wybiorę. I ta moja płaszczyzna ma być prostopadła do krawędzi bocznej. Czyli popatrz, jesteśmy sobie w stanie wyobrazić to, że tak tniemy, żeby było prostopadłe do tej krawędzi bocznej. Musimy poprowadzić odcinek, ja poprowadzę ten odcinek, niech będzie tutaj. No tak mi tutaj się akurat podoba. I ten odcinek, a niech będzie jakiś Y nazwiemy. I on ma być prostopadły do krawędzi bocznej, bo ta cała płaszczyzna ma być prostopadła. Więc tym samym ten odcinek tutaj, no musi prostopadle lecieć, prawda, do tej krawędzi bocznej. I tak samo to jest z drugiej strony, prawda, bo jak tniemy, no to widzimy zapewne, że my to tniemy i tą naszą płaszczyzną będzie ten trójkącik tutaj. Będzie ten trójkącik tutaj. Będzie to oczywiście trójkąt, a to będzie mi jeszcze potrzebne. Będzie trójkąt oczywiście równoramienny. Tu będzie Y. Tutaj z drugiej strony też Y, bo to jest idealnie, bo jest prawidłowy. I ten trójkącik na pewno będzie mi potrzebny do przerysowania, więc ja może od razu go przerysuję. Ten trójkąt.
przerysujemy, widzimy, że równoramienny. Ja już tutaj jeden trójkąt przerysowałam u góry, ponieważ na pewno będzie mi potrzebna ścianka boczna do przerysowania. I teraz zaznaczmy sobie. Tu mamy Y, tu mamy Y i tu mamy to A, które no, jest podane w zadaniu. Żeby policzyć pole tej figury, muszę znaleźć Y. I teraz ten Y, widzimy, najważniejsza informacja w tym zadaniu, że ta płaszczyzna, prawda, jak ja kroję, ma być prostopadła do krawędzi bocznej, prawda? Czyli na pewno jakbym ja tak tutaj ścięła, to widzimy, tu musi być kąt prosty, jak ścinam, prawda? Więc ten kąt prosty zaznaczony jest. To nie znaczy o ty, to nie świadczy o tym, że tu będzie kąt prosty, tylko to jest kąt prosty pomiędzy tą krawędzią tej, tej płaszczyzny, prawda? Tej części płaszczyzny, to jest ta krawędź Y, a krawędzią boczną B. I teraz dlaczego tak zaznaczyłam? Dlatego, że będę chciała, bo tu mam tą ściankę boczną, ja ją podpiszę, tu jest B, tu jest B, tu jest A, tam z przodu chociażby ściankę boczną, tutaj jest kąt alfa, poprowadźmy to Y moje, ja to poprowadzę już tak, niech będzie Y. I teraz naszym zadaniem jest wyznaczyć Y, no i później tutaj podstawimy do tego trójkąta. No rysunki tutaj bardzo ważne są, prawda? No bo często jest tak, że ten rysunek to jest podstawa. Niektórzy widzą w głowie, to super, no ale jednak narysować też jest fajnie. Co by tu zrobić? Widzimy tak, że jakbym ja teraz poprowadziła sobie z góry, może kolorem poprowadzę z góry na dół, wysokość, prawda, w tym trójkącie równoramiennym, ona pada na połowę, zaznaczmy sobie wysokość literką H, to ta wysokość dzieli ten kąt górny tutaj, dzieli na połowę, czyli tu będę miała jedna, druga alfa. Tutaj jest kąt prosty i tu mamy kąt ten jakby trzeci w tym trójkącie. Popatrzmy teraz sobie na ten trójkąt tutaj. Ja może w ogóle ten trójkąt bym podpisywała A, B, C, a tu zrobimy D. I teraz tak, dla tego trójkąta może wypiszmy sobie tu jeszcze spodek, niech będzie S i wypiszmy sobie tak, że kąt S, C, B równa się 1, 2 alfa. No to łatwo zauważyć, nie musimy tłumaczyć. Dalej, kąt teraz CSB, CSB równa się 90 stopni. CSB. Dalej, czyli zatem ten ostatni kąt, on będzie tak nazywał SBC, równa się i to będzie 90 stopni minus 1, 2 alfa, bo uzupełnienie do 180. I teraz dlaczego tak napisałam? Dlatego, że popatrz, tu mamy jeszcze ten trójkącik, prawda? Widzimy trójkącik ADB. I ten trójkącik tak się składa, że ma takie same kąty. Bo zobaczmy, może od tego zacznijmy kąta prostego. Kąt ADB też wynosi 90 stopni. Dalej, teraz ten kąt to był ten sam co tutaj, a jest to kąt teraz ABD, tak? A wcześniej ja go zapisywałam SBC, to jest ten sam trójkąt, ABD i on ma miarę 90 stopni minus 1, 2 alfa. No to to oznacza, że ten kąt, który nam został tutaj do analizy, to będzie kąt BAD, ten BAD, no musi mieć 1, 2 alfa, no bo jak są już dwa kąty równe, to te trzecie też muszą być równe. I z tego ja mogę wywnioskować, że mój trójkąt ABD, czyli ten ABD jest podobny do trójkąta SBC. A skoro jest podobny, no to dobrze byłoby tutaj nam wykorzystać pewne informacje związane z podobieństwem, prawda? Więc zastanówmy się tak, co nam będzie potrzebne. Oczywiście będzie nam potrzebne tak, ta informacja, że wysokość tu nam dzieli na połowę, czyli tu będziemy mieć 1, 2 A i tu będziemy mieć 1, 2 A, prawda? No, a skoro są trójkąty podobne, no to można tutaj mówić o podobieństwie, ale można by było w zasadzie, bo tak, możemy z podobieństwa skorzystać jak najbardziej, ale możemy też skorzystać z tego, że skoro tu mamy 1, 2 alfa, to może by był, można by było też, skoro to jest trójkąt prostokątny, bo widzimy, prawda, to można by było też wykorzystać funkcję trygonometryczną. Myślę, że chyba wykorzystanie funkcji trygonometrycznej będzie nawet łatwiejsze, ale tak czy siak, żeby dojść do tej funkcji trygonometrycznej, my musieliśmy udowodnić, że te trójkąty są podobne, no bo mają takie same kąty. Czyli jak tu był 1, 2 alfa, to ja teraz tutaj też mam 1, 2 alfa. To jest kluczowe, ponieważ ja teraz mogę zastosować trygonometrię kąta ostrego w trójkącie prostokątnym. Czyli zapiszemy sobie kosinus 1, 2 alfa, czyli w tym trójkąciku tutaj naszym, kosinus 1, 2 alfa to będzie u nas Y
Y do A. Y do A. No i dzięki temu, jak pomnożę razy A, dostaję, że Y to jest A kosinus 1/2 alfa. I o to mi przecież chodziło, żeby tego Y policzyć i uzależnić go od tych danych w treści, czyli od A i od alfa. I to zrobiliśmy. Czyli tutaj mamy to podane i zarazem to jest to samo tutaj, prawda? I teraz, jak ja mam policzyć pole tej figury, to ja poprowadzę wysokość tutaj, tą wysokość nazwę, a nie było x, to niech będzie x, i policzę ją z twierdzenia Pitagorasa, pamiętając, że tu jest oczywiście znowu 1/2 a, czyli mamy tak x kwadrat dodać 1/2 a do kwadratu równa się, teraz to y przepiszę, a kosinus 1/2 alfa i to do kwadratu. Czyli x kwadrat to się równa. Tu zapiszemy a kwadrat kosinus kwadrat 1/2 alfa minus, i to przerzucam, 1/4 a kwadrat. Wyciągniemy sobie może przed nawias, zanim spierwiastkujemy, może wyciągnę 1/4 a kwadrat przed nawias i wtedy mi zostanie tutaj 4 kosinus kwadrat 1/2 alfa minus 1. Tak będzie łatwiej, bo teraz jak spierwiastkujemy, to dojdziemy do wniosku, że nasze x to będzie tak 1/2 a i pod pierwiastkiem mamy 4 kosinus kwadrat 1/2 alfa i minus 1. No skoro tak, no to piszemy teraz, że pole naszej figury to jest pole zwykłego trójkąta równoramiennego, czyli 1/2 razy, w tym wypadku a się zgadza, czyli razy a i razy h, a naszą wysokością jest nasz x, czyli 1/2 a pierwiastka z 4 kosinus kwadrat 1/2 alfa minus 1. No i na końcu jeszcze tylko tak zapiszmy w najładniejszej może postaci, czyli 1/4 a kwadrat pierwiastek, a pod nim 4 kosinus kwadrat 1/2 alfa minus 1. I myślę, że tak zapisane pole tej figury, tego przekroju naszego, prawda, tego ostrosłupa, tyle wynosi. Jest ono uzależnione od danej w zadaniu na początku krawędzi podstawy A i kąta płaskiego przy wierzchołku tego ostrosłupa, który wynosi alfa. Na to spotkanie przygotowałam 5 zadań. Te zadania były różnorodne. Były zadania i łatwiejsze, i trudniejsze. Na pewno zauważasz, że zadania z przekrojami są trudne, bo nie każdy jest sobie w stanie wyobrazić ten przekrój, a nie daj Boże jeszcze jak są podane jakieś takie bardzo skomplikowane informacje i ten przekrój jest naprawdę trudny jeszcze później w obliczeniach, czasochłonne, no to w tym wypadku jest naprawdę tutaj gorzej. Mam nadzieję, że chociaż rozbudziłam troszkę Wasze zmysły do tego i tak jakby napędziłam Was do tego, żebyście samodzielnie brali zadanie z brył na poziomie rozszerzonym i się go nie bali. Spróbowali podejść do niego tak powoli, powoli, bo każde zadanie da się zrobić. Nie ma zadań, których się nie da rozwiązać, tylko są przed nami zadania, które jeszcze nie umiemy rozwiązać. Ale jak będziemy ćwiczyć, będziemy się uczyć, to będziemy po prostu umieć. Mam nadzieję, że lekcja jest przydatna, że się podobała. Ja oczywiście jak zwykle zapraszam na moją stronę internetową aikamat.pl, no i na kolejne spotkanie ze mną.